masz na imię, skąd jesteś, dlaczego jesteś taki wysoki? Nazywam się Tomasz Rychowski, mieszkam w małej miejscowości Drozdówka, jakieś 25 km tutaj jest do Kołobrzegu mam. Jesteś strażakiem? Tak, jestem strażakiem, pracuję w Straży Pożarnej tu w Kołobrzegu, na stanowisku ratownik kierowca. Dużo jest interwencji? No, zdarza się, Kołobrzeg ma około 1000, przeszło 1000 interwencji rocznie. Prawie codziennie jest jakiś wyjazd. Ten kurs to w celach jakich? Coś się nauczyłeś? Będziesz chciał też być instruktorem? Rzucasz straż? No nie, właśnie. Może tak nie będę miał za bardzo mieć czasu na dodatkową jakąś pracę jako instruktor, no ale chciałem to więcej pod kątem dla siebie, żeby dalej się tam jakoś rozwinąć, więcej zdobyć wiedzy dla siebie, przekazać trochę kolegom z pracy. No taki sprawny jesteś tam jakiś. Podnieść formę tam. Startujemy też w różnych zawodach pożarniczych i tak dalej. No i też trochę wzmocnić tą swoją fizyczną siłę i tak dalej. A jak się w straży pracuje? No praca w straży jest... No mi się bardzo dobrze pracuje. System zmianowy jest bardzo dobry, ponieważ pracuję 24 godziny. No ale ociera się o takie, można powiedzieć, niebezpieczne jakieś zajęcia. Przyzwyczaiłeś się do tego, masz taką naturę, że się tym nie przejmujesz, czy nie boisz się? No raczej chyba nie ma co się tam za bardzo właśnie przejmować, brać tych różnych rzeczy do siebie, bo wiadomo, człowiek by nie wytrzymał może tych psychicznych, tych wszystkich rzeczy, których się czasami widzi. Czyli siłownia cię też trochę odstresowuje. Tak, siłownia jest bardzo dobrym takim właśnie czynnikiem właśnie odstresującym, gdzie można się trochę wyżyć i tak ten bardzo dobrze na to. To miło było poznać. O, mi również bardzo miło poznać.